Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Tak jak już obiecałem w poprzednim podcaście dotyczącym tego tematu, o którym dzisiaj, tak też słowa dotrzymuję i dzisiaj będziemy rozwijać system Windows 8, a konkretnie zajmiemy się narratorem, w którym to sporo się zmieniło, a żeby dobrze zająć się narratorem, no to musimy rozpocząć od aplikacji Metro, bądź to aplikacji Modern UI, w zależności kto, prawda, o nich mówi. Mam przed sobą tutaj Ultrabook Sony Vaio, modelu teraz nie pomnę, ale o tym Ultrabooku będzie też podcast. Ultrabook nie wyróżnia się tak naprawdę niczym specjalnym, poza tym, że jest on tak zwaną hybrydą i ma on zarówno klawiaturkę, co można usłyszeć, i ma on również ekran dotykowy. Tak jak już powiedziałem wcześniej, o tym Ultrabooku też zrobimy krótki podcast, żeby powiedzieć i pokazać, co on ewentualnie ma w środku. Ale teraz przechodzimy do narratora. Narrator. Sporo się zmieniło w narratorze i zaczniemy najpierw od pokazania okienka narratora, które to jest bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane, ale żeby nie było tak pięknie, że sporo się zmieniło, że wszystko można tym narratorem zrobić i jest tak fajnie, no to na początku, jak to dla nas zawsze jest niefajnie, a mianowicie dlatego, iż system Windows nie posiada polskiego głosu i żeby narrator przemówił do nas w języku polskim, zwłaszcza system 64-bitowej, musimy taki głos sobie zainstalować. No, większego wyboru nie mamy, poza głosami firmy Ivo, bodajże Speak Jan V3 jest również w wersji 64-bitowej i więcej tych głosów tak naprawdę nie ma. Także tutaj jest problem. Narrator, owszem, może do nas mówić niemalże praktycznie podczas instalacji systemu, ale niestety tylko i wyłącznie w języku angielskim. Ja tutaj posłużyłem się Jackiem. Przycisk avatar. I teraz, żeby tutaj Jacek nam za szybko nie mówił, to musimy go troszkę zwolnić. Zmniejszono szybkość do 60%. Zmniejszono szybkość do 60%. Zmniejszono szybkość do 55%. Zwiększono szybkość do 60%. Chyba trochę przesadziłem, myślę, że teraz będzie. Poczta. Dobrze. Po uruchomieniu systemu Windows mamy ustawienia narratora. Jeśli ich nie mamy, jeśli tego okienka nie mamy na wierzchu, możemy sobie je wywołać skrótem klawiaturowym. Kontakty. Obraz aplikacji Android. Uruchamianie programów. Okno ustawienia narratora. Ma ustawiony fokus na naciśnij trzykrotnie czterema palcami, aby przejrzeć cały zestaw gestów dotykowych obsługiwanych przez narratora. Przeciągnij jednym palcem po ekranie, aby odsłuchać nazwy elementów wskazywanych przez palec. Jeśli używasz klawiatury, naciśnij klawisze Caps Lock plus F1, aby przejrzeć cały zestaw poleceń narratora. Etykietka narzędzia. Vaio Update. Witamy w... Tutaj jeszcze Vaio Update nam się włącza, ale to nas w tym momencie nie interesuje. Narrator nam się pięknie przedstawił, że aby dowiedzieć się o jego poleceniach, musimy stuknąć w sumie trzykrotnie czterema palcami. Jeżeli używamy klawiatury, możemy wcisnąć kombinację skrótów klawiaturowych Caps Lock F1. Oczywiście on tam mówił dużo, dużo więcej. Ja to troszeczkę skrócię. I mamy tutaj takie opcje do wyboru. Przycisk ogólny. Zmieni sposób uruchamiania narratora i inne jego ustawienia standardowe. Przycisk nawigacja. Zmieni sposób interakcji z komputerem przy użyciu narratora. Przycisk głos. Zmieni szybkość mowy, głośność lub wysokość bieżącego głosu albo wybierz nowy głos. Przycisk polecenia. Utwórz własne polecenia wydawane z klawiatury. Przycisk minimalizowanie okna i powrót do aplikacji. Przycisk zakończenie pracy programu narrator. Włączę pomoc. Naciśnij trzykrotnie. I wracamy do punktu wyjścia. Ja nie mówiłem specjalnie nic, żeby mniej więcej pokazać, że to okienko dialogowe narratora się bardzo mocno rozbudowało w stosunku do poprzedniej wersji. Przycisk ogólny. Zmień sposób, pole wyboru, zablokuj klawisz narratora, tak aby nie trzeba było ich naciskać w przypadku każdego polecenia. Caps Lock ostanie niezaznaczony, skrót Alt plus L. Co można powiedzieć o narratorze, to to, że owszem, potrafi on bardzo, bardzo dużo, ale zobaczą Państwo w dalszej części tego podcastu, że skróty klawiaturowe tegoż programu do logicznych jakoś nie należą, a bynajmniej moim zdaniem.
i w narratorze jest wykorzystywany klawisz narratora, jak to w większości, no we wszystkich skinnerach. W tym przypadku jest to Caps Lock. I z tym, że Caps Lockiem uruchamiamy większość skrótów klawiaturowych dotyczących narratora, i żeby tego Caps Locka nie trzymać, a żeby na przykład strzałką lewo-prawo poruszać się po obiektach, możemy ten klawisz narratora zablokować kombinacją klawiaturową Caps Lock Z. I on tutaj nam proponuje, żeby ten klawisz narratora był zablokowany na stałe, ale wówczas problem jest taki, że nie możemy wykonać wszystkich poleceń. Pole wyboru uruchom narratora w postaci zminimalizowanej zostanie zaznaczone. No tutaj jakbyśmy nie ustawili, czy zminimalizowany, czy niezminimalizowany, on się uruchamia zawsze tak samo, czyli po prostu jest okienko w pasku zadań. Czasami jest tak również, że kiedy otworzymy menu startowe, które jak wiemy jest dość dziwne, kafelkowe menu startowe, wówczas narrator tak nieco na środku tego menu się usadawia i można go obsługiwać. Pole wyboru powtarzaj naciśnięcia klawiszy podczas pisania o stanie niezaznaczony, skrót Alt plusa. Powtarzaj naciśnięcia klawiszy, no to chyba nie muszę tłumaczyć. Pole wyboru czytaj błędy narratora oznajmiane głosem o stanie zaznaczony, skrót Alt plus C. Pole wyboru włącz wizualne wyróżnienie kursora narratora o stanie zaznaczony. No i tak jak mamy miejsce w przypadku JOS-a, mamy kursor JOS, kursor PC. Te kursory, kursor systemowy, one się jakoś tam wyróżniają. Kursor narrator. Narrator ma również swój kursor, który może być wyróżniony. Pole wyboru odtwarzaj podpowiedzi dźwiękowe o stanie zaznaczony. Podpowiedzi dźwiękowe, czyli to, co za chwilę będą Państwo słyszeć, że narrator wyposażony jest w mnóstwo różnych dziwnych dźwięków, które ja osobiście lubię i mi one bardzo pomagają. Znam też przeciwników tychże. Pole wyboru odczytaj wskazówki dla wspólnych elementów o stanie zaznaczony, skrót Alt plus D. Pole wyboru przycisz inne aplikacje, gdy działa narrator o stanie niezaznaczony. Tutaj kolejna ważna opcja, która jest domyślnie zaznaczona, ja zawsze odznaczam, kiedy narrator jest uruchamiany, wszystkie aplikacje są przyciszane dość mocno, żeby była słyszalna mowa tegoż narratora. No i dotyczy się też niestety Skype'a, przez którego rozmawiamy, prawda, czyli mówiąc kolokwialnie, gadaczka wybija nam się ponad wszystko i nie słyszymy rozmówcy. Także ja tą opcję wyłączam. Co my pole tu jeszcze? Kombi, zachowaj powiadomienia, aby były czytane. Tutaj przez możemy ustawić sobie powiadomienia, żeby w nie kliknąć, żeby przejść skrótem klawiaturowym Windows V w systemie Windows 8 do dymka, który nam się pojawia, i żeby go potraktować. Łączę, kontroluj. Czy narrator jest uruchamiany przy logowaniu? To łączę. Ten link prowadzi nas do opcji w panelu sterowania, do ułatwień dostępu. I tutaj ustawiamy, czy narrator ma startować, ma odzywać się na oknie logowania. Jeśli się nawet nie odezwie, bo tutaj mam problem taki, który nie bardzo umiem rozwiązać póki co, mianowicie taki, że narrator uruchamia się z głosem angielskim, ale wcześniej informuje mnie komunikatem o tym, oczywiście tego komunikatu nie czytając. Także do tego jeszcze nie doszedłem, wszystko przede mną. Przycisk jak zapisz zmiany wprowadzone. Państwo widzą, ja też się uczę. Przycisk przywróć poprzedni, łączę, naciśnij. Zobaczmy, co mamy. Przycisk ogólny. Przycisk nawigacja. Zmień sposób pole wyboru, czytaj zawartość ekranu i wykonuj na nim czynności przy użyciu myszy o stanie zaznaczony. Możemy poruszać się również myszką. Mamy tutaj touchpada. Okienko. Program Manager ma ustawiony fokus na wybrany element. Pulpit obsługuje zaznaczenie wielokrotne, zawiera elementy w liczbie 4. Wyłączono kontrolkę nawigacja. Zmieni sposób. Okienko. Pulpit. Okienko. Właśnie. Program Manager. To są te dźwięki, które ma ustawiony fokus, pomagają nam wyłączony w zorientowaniu się, o co programowi chodzi. To możemy włączyć bądź wyłączyć, jak ma wiadomo. Ma ustawiony fokus na przycisk eksplorator pliku. Okno wróćmy. Ustawienia, pole wyboru, używaj klawiatury numerycznej do przesuwania wskaźnika myszy. Możemy również ustawić, żeby klawiaturą numeryczną przesuwać wskaźnik myszy. To już bardziej tyczy się osób widzących, które jakoś tam nie mogą sobie skoordynować używania myszki z własnym wzrokiem, i tutaj właśnie klawiatura może im pomóc. Pole wyboru, włącz śledzenie kursora myszy przez kursor narratora o stanie zaznaczony, skrót Alt plus. Do tego również jest skrót klawiaturowy, który tą opcję przełącza. Pole wyboru, aktywuj klawisze na klawiaturze dotykowej po podniesieniu palca. O stanie zaznaczony, skrót Alt plus. No i klawiatura dotykowa, no tutaj muszę się zatrzymać, bo oczywiście klawiaturę dotykową też pokażemy.
klawiatura dotykowa, pełna klawiatura, nawet strzałki są i mamy dwie możliwości pisania na tejże klawiaturze. Mianowicie pierwsza znana z iPhone'a, gdzie odnajdujemy daną literkę, dany znak i naciskamy dwukrotnie, tapiemy dwukrotnie w ekran. Druga, tak zwana opcja pisania bezwzrokowego, czyli odnajdujemy znak, podnosimy palec, wówczas znak zostaje wprowadzany. I tutaj właśnie w tym miejscu to ustawiamy. Pole wyboru, włącz śledzenie fokusu klawiatury przez kursor narratora zostanie zaznaczone. Tutaj możemy ustawić śledzenia fokusów, fokusu klawiatury, fokusu systemowego i tak dalej. Pole kombi, wybierz tryb ruchu kursora w narratorze o wartości normalne. Jest edytowalny. Mamy dwa tryby, no to też oczywiście będę musiał pokazać. Dwa tryby ruchu kursora, normalny i zaawansowany. Zaawansowany bardziej próbuje nam pokazać zawartość ekranu w sposób, w jaki ona faktycznie wygląda. Natomiast tryb normalny to jest taki tryb, że praktycznie od góry do dołu jesteśmy w stanie przejść przez cały ekran. Pamiętacie Państwo, jak pokazywałem menu startowe i to menu startowe było bardzo dziwne, bo z lewej strony były cztery kafelki, to były poczta, kontakty, wiadomości i pulpit, o ile pamiętam, i tak dalej, i tak dalej. I kolejne cztery były idąc w prawo, i tak dalej, tych kafelków było dużo. Tutaj w przypadku narratora możemy to zrobić tak, że przesuwając się strzałkami lewo-prawo z zablokowanym klawiszem narratora, po prostu od pierwszego do ostatniego kafelka jesteśmy w stanie się przemieścić. Przycisk zapisz zmiany wprowadzone, naciśnij trzykrotnie cztery. Przycisk głos. Zmienij głos. Szybkość mowy. Szybkość lub wysokość słówek. Szybkość mowy 60%. No jak wiadomo, mamy słówek do szybkości. Głośność. Głośność. 100%. Głośność, proszę Państwa, głośność to jest coś, co mnie zachwyciło na samym wstępie, jak zacząłem się bawić tym programem, ponieważ 9, 70, 20. No, muszę to stwierdzić, że nawet Joss tego nie potrafi. A narrator, proszę bardzo, jeśli jest za głośno, nic prostszego, skrótem klawiaturowym, konkretnie caps lock numeryczny plus bądź numeryczny minus, możemy sobie go ściszyć. Jeśli jest za wolno bądź za szybko, caps lock minus. Zmniejszono szybkość do 55. Możemy sobie zmniejszyć szybkość, caps lock równa się, możemy sobie szybkość zwiększyć. Tutaj klawiatury numerycznej nie posiadam, jej nie będę 20, szukał. 30, 60, 90 słówek. Wysokość głosu. Również możemy ustawić sobie wysokość. Kombi, wybierz inny głos narratora o wartości. No i głosy. Głosy. No tutaj mamy Jacka, którego zainstalowałem, żeby jakoś ten komputer się ze mną komunikował. Pole kombi, wybierz inny głos narratora o wartości Iwona 2 Maja. Znana wszystkim jest Maja. Pole kombi, wybierz inny głos narratora. Ewa. Pole kombi, wybierz inny głos narratora o wartości Microsoft David Desktop. David. Just editorialny. Skrót alt plus G. Głos zupełnie niczego sobie. Chociaż jeśli czytał mi polskie komunikaty, no to akurat tego głosu nie znam i miałem problemy, żeby się z tym panem dogadać. Pole kombi, wybierz inny głos narratora o wartości Microsoft Zero Desktop. Just editorialny. Polcombi Wulbierz Innigos Narratora, o wartości Microsoft Elena Desktop, gest editowalny, skrót alt masche. Czy ta pani mówi po rosyjsku, czy po jakimś bliżej nieokreślonym języku, tego nie wiem. Natomiast wiem, że ta pani również mogłaby mówić po polsku i w związku z powyższym wiele problemów co do obsługi Windowsa 8 przez narratora by nas nie dotyczyło. I to tyle, jeśli chodzi o głosy. Wróćmy do Jacka. Łączę. Znajdź inne głosy. Oczywiście możemy znaleźć inne głosy na stronie Microsoftu. Przycisk zapisz zmiany. Okno ustaw. Przycisk minimalizowanie. Przycisk polecenia. Utwórz własne i polecenia. Polecenia. Tu proszę posłuchać się. Naciskam teraz spację. Wybrany element. Zatrzymaj czytanie. Polecenia. Zaznaczenie zawiera elementy w liczbie 72. O właśnie. 72 skróty klawiaturowe. A jeszcze, moi drodzy Państwo, dochodzą do tego gesty dotykowe, do których przejdziemy później. Przycisk zmieni skrót klawiaturowy. W każdej chwili, tak jak już to narrator nam na początku powiedział, że dotknij czterema palcami, aby zapoznać się z gestami narratora na ekranie dotykowym, możemy również wcisnąć caps lock F1 i te skróty klawiaturowe nam się pokażą. Taki to przycisk mądry skrót klawiaturowy program dla polecenia. Skrót Alt plus C.
przycisk przywróć domyślne. Skrót alt. Oczywiście te skróty, jak Państwo słyszą, możemy sobie modyfikować dowolnie, zmieniać, układać po swojemu i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ja przyznam się szczerze, nagrywając dzisiaj ten podcast dnia 6 maja 2013 roku, ja tych wszystkich skrótów nie jestem w stanie spamiętać, gdyż niestety, tak jak mówiłem wcześniej, są one bardzo nielogiczne i często zaglądam jednak do tejże pomocy. Okno ustawienia narratora. Mamy ustawienia narratora. I teraz, tak jak mówiłem, o menu start. Okienko menu start ma ustawiony fokus na poczta. I teraz my tak naprawdę nie wiemy tego, czy narrator pokazuje nam się na ekranie dotykowym. Okno ustawienia narratora. Oczywiście ma się ustawiony pokazuje. Fokus na przycisk głos. Zmienię szybkość mowy. Czyli głośność tak lub wysokość przepoławia bieżącego nam, głosu, mówiąc kolokwialnie. Przycisk minimalizowanie okna. Odnajduje dotykiem przycisk minimalizuj. Aktywniej. O, i już na pięknie menu start się pokazało jeszcze raz. Okienko menu start ma I teraz o to, o czym mówiłem. Blokujemy sobie klawisz narratora. Zablokuj klawisz narratora. I strzałkami lewo, prawo. Kontakty. Obraz aplikacji. Obraz wiadomości. Pulpit. Kalendarz. 6. Poniedziałek. Pamiętamy, że kalendarz to już jest druga czwórka, że tak powiem, patrząc od strony lewej na monitor. Zdjęcia. Obraz aplikacji. Narrator 3, nam 1, to 5, przedstawia, 6, jakby to była 6, lista 5, 0, elementów jeden pod drugim. Tak nie jest. Finanse. Pogoda. 19. Staszów. Bezchmurnie. 24. Slash. Internet Explorer. Sklep. 11. Mapy. Skrive. Sport. Sportowe fakt. Bing wiadomości. Bing. Obraz. Bing. Sport. Bing. Bing. O, słyszymy taki. Bing jeszcze raz. Wiadomości. Bing. O. Obraz. Tutaj bing, mamy taki sport, dźwięk. Skrive. Mapy. Czyli przechodzimy po jednej grupie kafelków. Skrive. Sport. Sport. Bing. Wiadomo. Bing. O. Obraz zmienia nam się grupa. Ten dźwięk Sahara, się nieco różni. Podróże. Rio. Gry. Aparat. I tak muzyka, dalej. Idziemy sobie. Wideo. Aplikacje. Kolejna grupka. Wyoming Saga Center. I już tutaj poinstalowane programy oryginalnie przez producenta ultrabooka, jakim jest Sony. Microsoft Solita i Resolution. I tak to wygląda, jeśli chodzi o zablokowanie klawisza narratora. Oczywiście odblokowujemy go w ten sam sposób, czyli Caps Lock Z. Odblokuj klawisz narratora. Jesteśmy na pulpicie. No i wiadomo, pamięć ludzka jest ulotna. Zapomnieliśmy jakiegoś skrótu klawiaturowego. Wciskamy sobie Caps Lock F1. Okno szukaj wszystkie polecenia. Ma ustawiony fokus na pole wyszukiwania. Edycja tekstu z możliwością eksplorowania. Zatrzymaj czytanie. Control. No i pierwsza kontrolka, jaka nam się pokazuje, to jest takie wirtualne okienko. Bardzo przypomina stronę internetową. Pierwsza opcja, jaka nam się pokazuje, to jest opcja do wpisania frazy, jaka nas interesuje, czyli na przykład czytaj. Zatrzymaj czytanie. Control. Tab. Wybrany. 1/72. Przemieszcza nas do wszystkich dostępnych. Wykonaj akcję podstawową. Caps Lock plus spacja. Wybrany. 2/72. Wykonaj akcję podstawową. 2. Tutaj niektóre te opisy tych skrótów są nieco dziwne. Zresztą narrator ma to do siebie, że strasznie dużo mówi. Dużo mówi, zawiera elementy w liczbie 8, wymaga zaznaczenia i nie wiadomo, co tam jeszcze. Może to jest potrzebne na dłuższą metę, to chyba jednak męczy. Ale wykonaj akcję podstawową, czyli nie mniej, nie więcej, tylko po prostu aktywuj element, czyli może inaczej kliknij go dwa razy. O, to za chwilę pokażemy na aplikacjach Modern UI. Pole kombi zakresy. O wartości wszystkie polecenia jest edytowalne. Tutaj możemy sobie ustawić wszystkie polecenia. Pole wyszukiwania. Edycji. Zatrzymaj. Pole kombi zakresy. O wartości polecenia podstawowe. Polecenia podstawowe. Pole wyszukiwania. Jeśli naciśniemy strzałkę, to nam przechodzi do pola wyszukiwania. Dlatego ja tutaj tabuję. O wartości polecenia nawigacyjne jest edytowane. Polecenia nawigacyjne. Zwinięty. Wykonaj akcję podstawową. Caps Lock plus spacja. Wybrany. 1/14. Przenieś do następnego elementu. Caps Lock plus strzałka w prawo. Wybrany. 2/14. Przenieś do następnego elementu. Tutaj mamy właśnie, jak ja już to wielokrotnie mówiłem, oczywiście poza podcastem,
gdzieś tam w rozmowach prywatnych, że ktoś posiedział jednak nad tym narratorem, popracował nad nim i wymyślił sobie to zupełnie przyzwoicie. Ale tutaj troszeczkę przypomina nam to wszystko Apple i słynne pokrętełko, czyli klawisze Caps Lock góra-dół ustawiają nam zakres, po jakim narrator będzie się przemieszczał, natomiast Caps Lock strzałka w prawo, w lewo przemieszczają nam po tychże elementach, czyli ustawiamy, że narrator ma się przemieszczać po znakach, wyrazach, wierszach, elementach, akapitach, linkach, nagłówkach itd. Przenieś do poprzedniego elementu Caps Lock plus strzałka w lewo. Zmień widok. Caps Lock plus strzałka w górę. Właśnie to, wybrany. O czym mówiłem. Zmień widok. Caps Lock plus strzałka w dół. Wybra. Przełącz tryb wyszukiwania. Caps Lock plus Enter. Wybrany. 6 z 14. Właśnie, jeśli nie chcemy do tego pola kombi się przemieszczać, możemy nacisnąć sobie skrót klawiaturowy Caps Lock Enter. Przełącz tryb myszy. Caps Lock plus Numlock. Wybrany. 7 z 14. Przełącz tryb nawigacji. Caps Lock plus A. Wybrany. 8. Caps Lock plus A, czyli tryb zaawansowany i tryb normalny, gdzie ten tryb zaawansowany próbuje nam pokazać mniej więcej, w jaki sposób treść jest przedstawiona na ekranie, zarówno wizualnie, jak i tak głosowo, żeby to jakoś tam się zgadzało. Przenieś do ostatniego elementu w obszarze kontenera. Caps Lock plus Q. Wybrany. 9 z 14. Przenieś kursor narratora do kursora systemowego. Caps Lock plus G. Wybrany. 10 z 14. No właśnie, no i jakby tu skojarzyć, żeby zgodzić kursor narratora z kursorem systemowym, że to jest Caps Lock G. No, jeszcze nie wymyśliłem, jakby to zapamiętać. Przenieś kursor narratora do wskaźnika. Caps Lock plus T. Wybrany. Ustaw fokus na elemencie. Caps Lock plus tylda. Wybrany. Dwa. No, to jakoś bardziej pamiętam. Caps Lock plus tylda, czyli prim. Przejdź jeden element. I tak dalej, i tak dalej. Ja pole kombi zakresy o wartości polecenia nawigacyjne jest edytowalne. Pole wyszukiwania. Edycja tekstu. Pole kombi zakresy o wartości polecenia dotyczące tekstu i tabel jest edytowalne. No i przecinek mamy zgnięty. Przejdź do poprzedniej komórki w kolumnie. Shift plus Caps Lock plus F4. Generalnie F-y obsługują tabele, robią to całkiem fajnie. Pole kombi zakresy o wartości rozpocznij czytanie. Caps Lock plus M. Wybrany. Jeden z ale mamy. Caps Lock plus M. Nawet całkiem ładnie się to spisuje. Kontrol zatrzymuje. Czytaj nagłówek bieżącego wiersza. Caps Lock plus F10. Tutaj wybrany. Mamy dalej F-y. Pole kombi. I wyłączone tak dalej. Kontrolkę za... I tak dalej. Teraz przejdziemy sobie do aplikacji z Modern UI, na przykład Microsoft Solita i Resolution. Weźmy sobie Wordament, Video, Muzyka, Apa, Gry, Podróże, Bing, Sport, Skydrive, Mapy, Sklep, Internet, Pogoda, Finanse, Zdjęć, Pogoda, Skydrive, Sport, Bing, Wiadomo, Bing Wiadomości. I teraz wykonujemy akcję podstawową, jak to ktoś ładnie przetłumaczył, czyli Caps Lock spacja. Okno Bingu wiadomości ma ustawiony fokus na news, tekst z możliwością eksplorowania. Otwarto okno Bingu wiadomości. Słyszymy, że otwarto okno Bing wiadomości. Tutaj możemy właśnie Caps Lock strzałka w prawo, w lewo przemieszczać się. Wiadomości Bing. Po elementach. Wiadomości Bing. Noworodka tanio sprzedam. New łącze. Noworodka tanio sprzedam. Newsweek. Małgorzata Święchowicz. Rafał Gębura. Łącze. Noworodka tanio sprzedam. Newsweek. Tutaj możemy sobie przejść do Święchowicz, tego Rafał Gębura. Artykułu i go przeczytać. No to nie było zamierzone z mojej strony. Ja tu nikogo nie chcę sprzedawać, ani broń Boże reklamować takich poczynań. Tak się trafiło niestety. Przycisk autor obrazu. Najważniejsze wiadomości. Łącze. Najważniejsze wiadomości. Nie żyje Giulio Andreotti. Wyborcza.pl. Rebelianci w Syrii użyli sarinu. Afganistan skazany na okno. Cały czas trzymam Caps Lock. Oczywiście mogę go zablokować Caps Lock Z, ale akurat w tym momencie żadna, tego nie robię. Co planuje Biernacki? Czeska klęska emerytalna. Na przykład. Co planuje Biernacki? Zobaczmy, co planuje Gazeta. Pan minister nowy nasz. 5 godzin temu. Okienko. Bingo wiadomości. News. Tekst z możliwością. Przycisk wróć. News. Przycisk. Gazeta.pl. Mil. Gazeta. Co planuje Biernacki? I teraz mogę sobie nacisnąć Caps Lock M. Biernacki. Obraz copyright. C. Fotografia Adam Stępień, agencja Gazeta Marek Biernacki. Jedną z pierwszych decyzji będzie zbudowanie szeroko rozumianego programu wsparcia i ochrony świadka. Będę też pracował nad dalszymi transzami deregulacji.
Deregulacja jest priorytetem nie tylko Ministerstwa Sprawiedliwości, ale również rządu Donalda Tuska, mówił w poniedziałek Marek Biernacki, który został powołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego na nowego ministra sprawiedliwości. Panu ministrowi życzymy wszystkiego najlepszego, ale nie on jest tematem naszego podcastu, także przechodzimy do narratora. Jak państwo słyszeli, muszę się przyznać, że nie modyfikowałem żadnych ustawień syntezatora Iwona, żadnego głosu, po prostu je zainstalowałem i tak one się zachowują. Zresztą bardzo ładnie, bardzo, bardzo szybko narrator współpracuje bardzo responsywnie z syntezatorami SAPI, zarówno jeśli chodzi o dotyk, jak i o klawiaturę. Na razie skupiamy się na dotyku, jednak. Polecenie niedostępne w tryb. Brak poprzedniego elementu. Widok akapitu. Widok wyrazu. Widok wiersza. Teraz caps lock, strzałka w dół. Widok wyrazu. Przemieszcza nas po właśnie elementach. Widok znaku. Widok znaku. I, E, R, N, A, C, K, I, spacja, Z, A, S, T, O, P, I, E, U. Tak. Widok tabeli. Tabela, jeśli jest takowa, nie ma. Widok łącza. Łącze jest. Brak następnego. Brak poprzedniego nie ma łącza. Łączy. Widok nagłówka. Nagłówki. Brak również poprzednie. Nie ma nagłówków. Widok elementu. Jedną z pierwszych decyzji. Przecinek tekst. Brak news. Przycisk wróć. Tu są elementy, czyli takie składowe elementy, po których przemieszczamy się zazwyczaj tabulatorem. Jeszcze muszę dodać tutaj w tym miejscu, że gdybyśmy użyli na przykład NVDA, to okienko, które tutaj nam się ładnie narrator rozczytał, praktycznie by było niedostępne. Oczywiście gdzieś tam klawiszami numeryczne 7, numeryczne 9 moglibyśmy jakoś tam dojść, ale do komfortowych sytuacji to jednak nie należy w przypadku aplikacji Modern UI, a narrator tutaj pięknie nam wszystko widzi i jest w stanie przeczytać. Także narrator bardzo, no może nie bardzo, ale całkiem ładnie współpracuje z aplikacjami Modern UI. Przycisk wróć. No to wracamy. Wróciliśmy, chyba? Brak następnego. Brak widok akapitu. Widok L. Brak noworodka. Łącze. Przycisk. Rebelian. Kolejne. Co planuje? Czeska klęska emerytalna. Więcej. I tak dalej, i tak źródła. Dalej. Łącze. Źródła. Tak jak już mówiłem w poprzednim podcaście, z natury programy Modern UI są proste. One mają być proste, mają bardzo mało ustawień. Niewiele tutaj możemy z nimi zrobić. One po prostu mają działać i mają być dostępne dotykowo. Bardzo fajna aplikacja, którą tutaj przy okazji chciałbym państwu pokazać, to jest aplikacja Kontakt. Obraz aplikacji Andrzej Linot. Obraz aplikacji tak, Okno. Dokładnie tak. Okno. Właśnie to są kontakty. Kontakty. Książka adresowa, nieco dziwna, metrowa, być może ładna, pokazująca nam wszelkie awatary, zdjęcia i tak dalej. No i może nie byłoby w niej nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że owa książka umożliwia nam podgląd tego, co dzieje się na Facebooku, na Twitterze, na Google, no i oczywiście ładnie z tymi serwisami się synchronizuje, także wszystkie kontakty możemy mieć w jednym miejscu, no i oczywiście Messenger, teraz Outlook, który się, że tak powiem, przepoczwarzył. I mamy tutaj, aplikacja jest w zasadzie prosta, jak każda aplikacja metrowa. Łączę, 16 nieprzeczyt. 16 nieprzeczytanych powiadomień mam na Facebooku i na Twitterze. Jeśli bym w to kliknął, to mogę się dowiedzieć, kto, co i po co i kiedy oczywiście ode mnie chciał. Przycisk, co nowego? Facebook. Co nowego? Twitter. Facebook, Twitter, tak mam ustawione, akurat społeczności Google nie używam. Separator, A. I mamy A, czyli pierwsze na A. Adam, Agnieszka, Alicja, Andrzej, Aneta, Arma, Benat, Bytom, Dariusz, Dorota, Edyta, Separa, GW, Separat, Jac, Janusz, Jarosław, Joan. Idziemy z całką w prawo, wróćmy do A. GW, Edyta, Benat, Arma, Aneta, Separator, A. Żeby nikogo tutaj z nazwiska nie odrzeć, prawda, to dlatego tak szybko się tutaj po tych kontaktach przemieszczam. ACB, Adam, Ada, i tak dalej. Łączę, połączono z Microsoft, Facebook, Twitter, Google. O właśnie. Przycisk Rafał Kiwak. Łączę. 16 nieprzeczyt. Przycisk co nowego. Facebook. No i weźmy Twitter. Sobie na przykład, poczytajmy Twittera. Jak to, żeby pokazać, jak to działa. Aktualizacja sekcji co nowego. Krzysztof Now. Kolejna dziwność w przypadku Windowsa 8. Menu kontekstowe. Przycisk element menu. Strona główna. Ostanie.
przecinek element menu, po którym ostanie, poruszamy się narzędzia, przy pomocy tabulatora. Przecinek element menu, filtruj, ostanie, filtruj. Przecinek element menu, Twitter. Ostanie. Aktualizacja sekcji co nowe. Tutaj może to być pokazywane w ten sposób, że mamy aktualności z Twittera i Facebooka, bądź tak jak ja to teraz zrobiłem, z menu kontekstowego wybrałem opcję filtruj i ustawiłem, żeby pokazał nam tylko widocznie aktualności timeline'a twitterowego. Aktualizacja sekcji co nowego. Michał Dzienisowi. Aktualizacja sekcji co nowego. Tygodnik Polityka małpa polityka podkreślenie PL czas 12 min temu treść. A tymczasem na HTVP2 czarpar reaktywacja. Nawet widać podobieństwo prowadzącego do k.ibisza uśmiech w sieci Twitter. Aktualizacja nie została. Aktualizacja sekcji co nowego. Polsat News małpa tak podkreślenie czy podkreślenie nie tweet przesłany dalej przez użytkownika Agnieszka Gozdyra małpa Gozdyra czas 33 min temu treść. Met. R. Rogalski dla tak podkreślenie czy podkreślenie nie A. Macierewicz doskonale wie, że zamachu nie było, ale przekazuje inf. Dot. No i tak dalej, tak dalej. W ten sposób można sobie przeglądać tweety, wszystkie kontakty, które wszystkie osoby śledzone przez nas może tak dodają się do kontaktów, można to sobie podejrzeć. A może wybierzmy sobie jeden kontakt. Łączę. Połączono. Przycisk wstecz. Przycisk wstecz. Wyłączono kontrol. Łączę. 16. Przycisk co nowe. Separator. Na przykład. ACB Radio. Adam Ostrowski. Adaś Ostrowski, myślę, że się nie obrazi. Jeden z tutaj z nagrywaczy tyflo podcastowych. Co my tu możemy łączę. Z Adasiem zrobić? Wyślij wiadomość Facebook. Wyślij wiadomość Facebook. Akurat na kontakt facebookowy co nowego wyświetl wszystko. Aktualizacja sekcji co nowego. Możemy sobie podejrzeć w tym miejscu to, co kolega Adam Ostrowski. Zdjęcia zero albumów. Napisał na ścianie facebookowej, że się tak wyrażę. Grupa. Nie ma dostępnych zdjęć lub użytkownik Adam Ostrowski nie chce udostępniać zdjęć w aplikacji kontakty. No bardzo nieładnie. Popatrzylibyśmy sobie, ale niestety nie jest nam dane. Jeśli ktoś ma jakieś albumy zdjęciowe, w tym miejscu możemy się nieco o nich dowiedzieć. Grupa. Ma stan. Przycisk wstecz. No i możemy wrócić. To samo tyczy się kontaktów telefonicznych. Może być tak, że jest kontakt, który pokazuje nam jedną opcję. Rafał Kiwak. Rafał Kiwak. 4 z 5. Tutaj, żeby się nauczyć, jak kontakty się synchronizują między Google, między Microsoftem i innymi również sieciami, to najprościej mówiąc, dodałem swój kontakt z numerem telefonu, z jakąś tam notatką, z adresem i tak dalej, i tak dalej. I na przykład dzięki temu dowiedziałem się, że muszą być zachowane etykietki w kontaktach, czyli nie może być dwóch telefonów komórkowych, muszą się one czymś różnić, a najlepiej, żeby tych etykietek po prostu nie zmieniać i zrobić telefon komórkowy dom, telefon komórkowy praca i wtedy te kontakty się poprawnie synchronizują. No to zobaczmy, co my tu znajdziemy. Jeśli chodzi o... Wyślij wiadomość e-mail rafalkiwak@o2.pl. Jeśli chodzi o pana wiadomość, Kiwaka. Łączę. Wyświetl profil więcej szczegółów. No tutaj niewiele łączę. Możemy znaleźć. Wyślij, łączę. Wyświetl profil. Grupa. Profil. Ma stan. Przycisk osobisty rafalkiwak@o2.pl. Przycisk osobisty. Narzędzi. Przycisk wstecz. Grupa. Profil. Ma stan. Przycisk osobisty rafalkiwak@o2.pl. Tutaj akurat możemy znaleźć przecinek osobisty rafalkiwak@o2.pl. Przycisk wstecz. No to się łączę. Wyślij wiadomość i łączę. Wyświetl profil więcej niż przycisk wstecz. Staneta Kiwak. Kiwak. Rafał Kiwak. 5 z 5. Stan. Wysyłanie. Łączę. Wyświetl profil więcej szczegółów. Menu. Kontekst. Przecinek element menu. Więcej szczegółów. Ostanie. Przecinek element menu. Facebook. Przecinek element menu. Twitter. Ostań. Przecinek element menu. Google. Ostanie. Otwarto okno Internet Explorer. Otwarto okno Windows i w okno tym momencie nasza aplikacja kontakty, że ten kontakt się jakby scalił z Facebookiem, z Twitterem, z Googlem, prowadzi nas do danej strony, żebyśmy mogli więcej o tym, że plus kontakcie... Rafał, jeden, łącze, plus wyszukiwarka, łącze, grafika. Żeby się więcej o tym kontakcie dowiedzieć internetem, zajmiemy się za chwilę. Adres, edycja tekstu z możliwością eksplorowania. Okno kontakty. Ma ustawione okno nowa karta.
Jeszcze nam się internet nie zamknął. Okno ustawienia na przycisk zakończenie pracy. No i dobrze, 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 dobrze. Włączę. Pomoc. Otwarto okno. Uruchamianie programów. Bieżąca aplikacja to kontakty 2 z 3. Otwarto no okno. No właśnie, to jest też bolączka. Windows Internet. Bolączka narratora, mianowicie taka. Przejdźmy sobie na pulpit, tak zmieniając otwarto temat. Okno. Kontakty. Słyszymy jeszcze raz. Okienko. Kosz. Jesteśmy na pulpicie. I teraz ja naciskam Alt-Tab. Uruchamianie programów. Bieżąca aplikacja to ustawienia narratora 1 z 3. Etykietka narzędzi. No i musimy się dowiedzieć, że to jest uruchamianie programów, że to jest bieżąca aplikacja i tak dalej, i tak dalej. On mówi to za każdym razem. Kontakty 2, pulpit 3, ustawienia, kontakty 2, okno kontakty. Ma ustawiony fokus na łącze. Wyświetl profil więcej szczegółów. Otwarto okno, kontakty. Co nowego wyświetl wszystko. Pole kombi wybierz miejsce, w którym chcesz udostępnić tę zawartość. Dodaj wiadomość. Aktualizacja powiadomienia nieprzeczytane. Alicja Witek. Zdjęcia albo. I tutaj możemy akurat ustawić, że pierwszy jest Facebook. W związku z tym pokazują się rzeczy dotyczące Facebooka. Profile Pictures. Tak wygląda mniej więcej aplikacja. Przycisk wstecz. Kontakty. Aneta Kiwak. Przycisk wstecz. Wyłączono kontrolkę wstecz. Łączę. Wyświetl. Powiadam. Przycisk co nowego. Aneta. Dobrze. Etykietka na Aneta. 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 Andrzej. No i tych kontaktów jest ponad 500. Niektóre są zdublowane i tak dalej, ale pocieszające jest to, że zawsze te kontakty są na praktycznie każdym moim urządzeniu. W systemie Windows 8 też, bo w systemie Windows 8 mamy Live ID, się to tak pięknie nazywa, którym to oczywiście możemy, ale nie musimy. Jeśli używamy Live ID, logujemy się do systemu Windows 8, że ja już komputer systemu Windows 8 posiadam. Zalogowałem się na swoje Live ID i w ciągu, no myślę, kilku minut miałem większość ustawień przeniesionych z poprzedniego komputera na ten komputer obecny. Łączę, połączono. Co by tu jeszcze? Mamy aplikację poczta, poczta. Okienko, kontakt, poczta, poczta. Otwarto poczta, okno, proszę poczta, Państwa. Otwarto okno, poczta, ma ustawiony fokus na Facebook New Mobile, wspomniał. Poczta, bardzo prosta aplikacyjka. Wygląda ona mniej więcej tak, że po lewej stronie mamy drzewko folderów. U góry mamy przycisk nowy, odpowiedz, usuń. Natomiast po prawej stronie pokazuje nam się okienko wiadomości i to jest to, czego ja po prostu nie znoszę, mianowicie to, że tego okienka wiadomości nie da się wyłączyć. Czyli co za tym idzie, osoba niewidoma, która przycisk nowy procent obsługuje jeden taką pocztę. Od, mamy Facebook. Od, Facebook. Od, Bokmał. To może skrzynka będzie. Skrzynka odbiorcza. Hotmail. Jeden Gmail. Wybierzmy sobie Hotmaila, będzie bezpieczniej, od prawda? Windows. O, właśnie. Temat. Spersonalizuj system Windows. No właśnie. I w związku z tym, że mamy ekran dotykowy, ja sobie dotykam prawej strony ekranu. Spersonalizuj system Windows. No właśnie. No i tenże mail już może być czytany, czyli pozostaje tylko przeciągnąć trzema palcami w dół. O, coś się pochwaliłem za szybko. Pusty wiersz. Okay. Pusty wiersz. Po cztery sposoby, by Windows stał się naprawdę twój obraz. Obraz. Spersonalizuj swój ekran startowy. Obraz możesz określić, jak ma wyglądać ekran startowy. Obraz, aby zmienić tło, kolor i obraz ekranu blokowania. I teraz dwa palce. Otwórz panel ustawień. Żeby czytanie zatrzymać. To jest, i tak troszeczkę przeszedłem do gestów dotykowych. Oczywiście działa nasze słynne pokrętełko. Widok nagłówka. Nagłówek. Widok łącza, widok tabeli, widok znaku. Oczywiście caps lock strzałka, tym razem do góry. Widok wyrazu, no polecenie, zmień, ustawienia, komputera, a, następnie opcje, personalizuj, aby, widok wiersza, je w wybrane miejsce, aby zobaczyć wszystkie. Oczywiście aplikacje. Wierszy nie czytamy strzałkami góra-dół, tylko czytamy skrótem klawiaturowym caps lock strzałka, konkretnie w prawo, czyli przechodzimy do następnych wierszy. Zainstalowane na komputerze. Przesuń szybko palcem od dołu ekranu startowego lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby przyciskiem myszy, aby przypiąć aplikację. Przesuń ją w dół lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy. Tak to
wygląda. Co widok akapitu. Możemy zrobić, możemy spacja, czytać. Spacja, spacja. Akapitami akurat spacja, tu nie bardzo. Aby zobaczyć wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze, przesuń szybko palcem od dołu ekranu startowego lub kliknij prawym przyciskiem myszy. Aby przypiąć aplikację, przesuń ją w dół lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy. Spacja, spacja. Polecenie niedostępne w trybie normalnym. Od Windows. Temat. Zacznij korzystać z systemu Windows. Odebrano. 3 maja 2000. W aplikacji Poczta tak naprawdę nie możemy nawet ustawić poprawnego wątkowania. O ile piszemy z kimś na dany temat, o tyle pięknie nam się te wiadomości zwijają. Możemy cały wątek za jednym zamachem wrzucić do kosza. O tyle, jeśli to dotyczy na przykład listy dyskusyjnej, wówczas te wątki się niestety nie zwijają i ja niestety nie bardzo wiem, dlaczego tak jest. Wspomnę tylko krótko o aplikacji, z którą przegrywam notorycznie. To jest Skype w wersji Modern UI, z którym totalnie przy pomocy narratora, jak i NVDA, jak i ekranu dotykowego sobie nie mogę poradzić. To znaczy zadzwonić umiem, odebrać już niekoniecznie. Także jeśli chodzi o Skype'a, używamy starszej wersji, czyli wersji na desktop. Na przykład, żeby sprawdzić godzinę, naciskamy sobie skrót klawiaturowy Caps Lock C. 22:24, 6 maja 2013. 22:24, 6 maja 2013. Żeby powtórzyć, naciskamy Caps Lock V. Żeby czytać, naciskamy Caps Lock M. Windows, przycisk 3 maja 2013, 2:21 do Rafał Kiwak, przycisk zacznij korzystać z systemu Windows. Witamy w nowym systemie Windows. Obraz, twój ekran startowy. Obraz, ekran startowy to miejsce, w którym znajdują... I tak dalej. Skrótów klawiaturowych jest dużo. Mamy... Okno szukaj polecenia podstawowe. Ma ustawiony fokus na pole wyszukiwania. Edycja tekstu z możliwością eksplorowania. Nacisnąłem teraz Caps Lock F1. Zatrzymaj. Pokaż polecenia dla bieżącego elementu. Caps Lock plus F2. Wybrany. 3 z 18. Caps Lock F2. A właśnie, o tym zapomniałem. Warto jednak do pomocy zaglądać, jak widać na załączonym obrazku. Caps Lock F2 pokazuje nam polecenia dla danego bieżącego elementu. Jeśli chcemy zrobić coś, przeczytać, przeedytować jakiś tekst, na przykład w notatniku, możemy sobie nacisnąć, no zobaczmy na przykład, żeby za dużo nie mówić. Poczta, tekst z możliwość, okienko, na przykład, program manager, ma ustawiony w okno dialogowe uruchamianie. Uruchomię sobie notatnik. Okno bez tytułu, notatnik, ma ustawiony no fokus na edycja tekstu z możliwością eksplorowania. Otwarto okno, bez tytułu, notatnik, e. Dobrze. To jest test na... potrzeby tyflo podcastu. Kropka. U, T, S, A. No i zobaczymy, co nam powie Caps Lock F2. Okno dostępne polecenia elementów ma ustawiony fokus na pole wyszukiwania. Edycja tekstu z możliwość umieść punkt wstawiania tekstu. Wybrany. 1:3.1. Ustaw fokus na elemencie. Wybrany. 2:3.2. Pokaż wszystkie polecenia narratora, wybrany. Umieść punkt wstawiania, czyli miejsce, w którym zaczynamy pisać. Oczywiście możemy sobie tutaj sprawdzić, okno że... To jest test na potrzeby tyflopodcastu. Kwadratowy prawy czyta nam linię. Jest. Test. Caps Lock P przemieszcza nas po słowach. Brak następnego tekstu. Także logiki w tym nie ma w ogóle. Niemniej jednak się da i działa. I, widok elementu, widok akapitu, chyba widok wiersza. Generalnie o to brak chodzi. Następnego, brak poprzedniego, widok wyraz, brak, jest, test, je, to, je, test, na, potrzeby, tyflopod, brak następnego. Ale przychodzi nam z pomocą, prawda, komenda pokrętełka, czyli Caps Lock strzałki góra, dół i tutaj możemy sobie szybko z tą edycją tekstu poradzić i jeśli wykonamy akcję podstawową, to polecenie bardzo mi się podoba. Czyli naciśniemy Caps Lock, oczywiście spacja, umieścimy punkt wstawiania, czyli widok znaku O, P, na przykład na P, punkt wstawienia, potrzeby, ok, no nie wiem, coś tam napiszemy, nasze, spacja, E, P, O, T, no i między na a potrzeby wstawiło się słowo nasze, czyli można coś tam dodać, wyedytować, usunąć i tak dalej. To jest właśnie punkt
wstawienia. Tak wygląda notatnik, tak wygląda Caps Lock F2. Jeśli R. jesteśmy sobie na O, P. na literce P od słowa potrzeby, naciśniemy Caps Lock F2. Okno dostępne polecenia elementów, umieść punkt wstawiania tekstu, wybrany, 1 z 3. Słyszymy, umieść 1. punkt wstawiania tekstu. Teraz naciskam Enter. Punkt wstawienia. O właśnie, to nie muszę już robić tego control spacja, tego caps lock spacja, którego mogę sobie zapomnieć, prawda? Tylko tak naprawdę, jeśli pamiętam polecenia caps lock F1 bądź caps lock F2, no to w tym momencie jestem uratowany, bo muszę pamiętać o wiele mniej skrótów, a i tak dojdę do tego, do czego chcę. Teraz zajmiemy się obsługą internetu. Jak wiadomo, jedyna słuszna przeglądarka internetowa jest wspierana przez program Narrator, czyli jest to Internet Explorer. No i Internet Explorer. Okienko, program manager. Uruchamiamy okienko, Internet okienko, Explorer. Menu start, ma ustawiony fokus zdjęć, finans, pogoda, Internet Explorer. Mamy Internet Explorer, caps lock spacja. Od okno Internet Explorer, otwarto okno, alert trap, okno Google, Windows Internet Explorer, ma ustawiony fokus na edycja tekstu z możliwością eksplorowania. Piszemy sobie na przykład słowo test. Google. Edycja tekstu z możliwością eksplorowania. Spacja. T. Spat. S. E. T. Widok wyrazu. Widok wiersza. Widok. Widok. Rafał Kiwak. 2. Spat. Udostępnij. Pusty. Spat. Spat. Pusty. Pust. Inter. Grafika. Łą. Mapy. Więc. Narzędzia. Około 2. Pliki cookie. Na użycie plików cookie. OK. Przycisk. Okienko https://www.google.pl/hashoutput-sarchis/psyapiku-t. Używasz czytnika. Widok wyrazu. Widok znaku. Widok tab. Widok łącz. Widok nagłówka. Widok nagłówka, czyli nasze pokrętełko. Wyniki wyszukiwania. Strzałka w prawo i jesteśmy na wynikach wyszukiwania. Przełączam widok się elementu. Na widok elementu. Wyniki wyszukiwania. Internet speed test. Tester prędkości łącza. I przeglądamy sobie nasze łącze. Wyniki. Internet tak to test. Działa. Jeśli prędkości chcemy łącza, przejść do danego elementu, łącze, internet speed test, caps lock spacja. Etykiet, alert, raport, zabezpieczeń. Przycisk wstecz. Adres, edyt, przycisk, przycisk odśwież. Przycisk przypnij witrynę. Łącze, internet speed test, etykietka narzędzia. HTTP łącze, start, łącze. Moje konto. Jesteśmy łącze na stronie. Stron. Możemy ją sobie przeglądać. Widok akapitu. Po łączach, po akapitach. Spacja. Start. Przyspiesz. Start. Łączę moje konto. Łączę wycena. Stron. Łączę galeria testerów. Łączę ranking. To jest coś dla JOSowców, którzy często wykorzystują kontrol strzałki, nawigując po stronach właśnie akapitami. Przyspiesz swój komputer i internet obraz. Łączę. 60 618 300. No i tak dalej. Widok wiersza. Możemy oczywiście spacja, po wierszu. DSL. Czy może nie? Internet. Spac. Broadband. Speed. Spac. Test. www. Zdalny dostęp PC. www.teamviewer.com. Zdalny dostęp bez in. Widok wyrazu. Dostęp. B. Instalacji. Testuj. Widok znaku. Znaki. E. E. T. U. Widok tabeli. Brak następ. Brak nie ma tabelek. Widok łącza. Łącze. Etykietka narzędzia. Łącze. Speed test. Etykiet. Łącze. VoIP test. Etykietka narzędzia. No i tych testów mamy tutaj mnóstwo. Tak się po internecie porusza. Oczywiście mamy swoje Caps Lock F2. Okno dostępne. Uaktywnij. Wybrany. 1 z 5. Przewin do widoku. Wybrany. 2 z 5. Umieść punkt wstawiania tekstu. Wybrany. 3 z 5. Ustaw fokus na elemencie. Wybrany. 4 z 5. Czyli możemy przejść do łącza, nie aktywując go. Pokaż wszystkie polecenia narratora. No i oczywiście pokaż wszystkie polecenia narratora. Jeśli byśmy coś tam więcej chcieli, to też oczywiście możemy. Teraz trochę o samym dotyku, czyli pozamykamy sobie tutaj. Okno internet speed test. Tester prędkości łącza. Okienko menu start ma ustawiony w okno bez tytułu. Notatnik, notatnik ma ustawiony w fokus. Okno dialogowe notat. Przycisk, przycisk zapisz. Przycisk nie zapisuj. Nie zapisuj. Skrót alt plus n. Uruchamiaj. Okno poczta ma ustawiony fokus na przycisk okienko menu start. Ma i wracamy ustawiony do menu startu, to tutaj jak to w audycji ostatnio mówiliśmy, gdzie jest pulpit. Pulpit, ale i owszem jest, ale menu startowe aplikacje również otwarto okno jest. Dobrze, dobrze. Nie umiem jeszcze wyłączyć touchpada w tym komputerze, dlatego tak mi się tutaj dzieje. Jak Państwo słyszeli na początku podcastu, żeby dostać się do poleceń dotykowych
aplikacji Narrator musimy tapnąć trzykrotnie czterema palcami. No, ja to oczywiście zrobię za chwilę, ale żeby najszybciej dowiedzieć się, co jest na ekranie, to po prostu kładziemy palec na ekranie i... Wybrany element kosz, pulpit, obsługuje zaznaczenie wielokrotne, zawiera elementy w liczbie 4. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? No. Kosz wybrany, włączony. Jeden z 4. Teraz, żeby zasymulować strzałkę... Naciśnij raz, usuń zaznaczenie. O właśnie, pięknie, dziękuję bardzo. Żeby zasymulować naciśnięcie strzałki w prawo bądź w lewo, robimy slajd taki, szybko przesuń w prawo. Intel prawa autorskie, a Iwona Mini Reader. Właśnie. McAfee Internet Security. Szybko przesuń wyłączone. W lewo na wybrany przedni element. Kosz, pulpit. Obsługuje szybko przesuń w dół, czyli widok elementu. Zmień sposób, zmień pokrętełko, czy to mają być znaki, nagłówki. Tutaj akurat na pulpicie to nie działa. Jeśli chcemy użyć na przykład klawisza Tab, musimy szybko przesunąć trzema palcami. Polecenie jest niedostępne. Ma ustawiony fokus na przycisk. Polecenie jest nie... Przycisk pokaż pulpit. Okienko. Program. Ma ustawiony fokus na przycisk. Charakterystyczny plików. Dźwięk. Etykietka narzędzia. Eksplorator plików. Słyszymy. Przycisk powiadomień. Etykietka narzędzia. Pokaż ukryte jeżeli ikony. Naciśniemy dwoma palcami, przesuniemy, to... Polecenie jest niedostępne. Polecenie jest niedostępne. Nam się akurat nie chce przewinąć. Menu start. Okienko, menu start. Nie można przewinąć dalej w lewo. O, nie można przewinąć dalej w lewo. A w prawo można? Przewinięto do 100%. No właśnie, można. Oczywiście, że można. Przecinek element menu. Przełącz do widoku wszystkich aplikacji. Ostanie. Przecinek wszystkie aplikacje. Co my tu mamy pod tym? Brak następnego elementu. Wybór przeglądarki. Iwona kont. Aktywacja. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Naciśnij raz za. Nie można przewinąć dalej w prawo. Przewinięto do 0%. O, do 0, czyli wa. Poczta. Mamy pocztę i tak dalej. Przecinek uruchom poczta. Kontakty. Wiadomości. Zdjęcia. Obraz. Grup. Finanse. Szanghaj. Co teraz chodzę sobie po. 2231. Zdjęcia. Obraz aplikacji 315666. Podkreśl. Przecinek element menu. Zdjęcia. Sklep 11. Na Internet Explorer. O, odnalazłem sobie ikonkę Internet Explorer. Naciśnij raz zaznacz. Klawiatura włączona. Dwukrotnie klawiatura mi się włącza. Nie bardzo wiem czemu. Okno Internet Explorer. Ale otwarto nic. Okno. Alert. Okno Google. Windows Internet Explorer. Ma ustawiony tutaj fokus na wspomogę się edycja tekstu z możliwością eksplorowania. Klawiaturą. Adres. Edycja tekstu z możliwością eksplorowania. I przejdziemy do strony dobre programy.pl, która jest dość dużą stroną. www.google.pl. A, alert raport zabezpieczeń. Przycisk wstecz. Łączę. Alert pasek powiadomień. Tekst paska powiadomień. Łączę. Etykietka narzędzia. Dobre programy.ssl.dobreprogramy.pl/logowanie.ht. Etykietka narzędzia. Dobrze. Jeśli chcemy przeczytać sobie stronkę, to o tym już mówiłem. Trzy paluszki w dół. Strona używa cookies, ciasteczek. Dowiedz się więcej, łącze o celu ich używania i zmianach ustawień, korzystając ze... Zresztą słyszeli Państwo taki charakterystyczny dźwięk? Jeszcze raz może? Wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X łącze Windows, łącze Linux, łącze MacOS, łącze logowanie, dobre programy, obraz, łącze rejestracja, obraz, łącze. Dobrze, i teraz żeby... dostać się do tych wspomnianych przeze mnie poleceń, naciskamy czterema palcami. O, okno szukaj wszystkie polecenia. Ma ustawiony fokus na pole wyszukiwania. I tutaj... Zatrzymaj czytanie. Naciśnij jednokrotnie dwoma palcami. Wybrany. 1 z 86. Przecinek. I tutaj 1. te ustawienia, te skróty, gesty nam się sumują, czyli mamy już 86 gestów, skrótów dostępnych. No i na przykład. Wykonaj akcję podstawową. Naciśnij dwukrotnie jednym palcem. Wybrany. Akcja podstawowa 86, jest bardzo 2. Pocieszająca. Wykonaj akcję podstawową. Przytrzymaj jeden palec i naciśnij drugim palcem. Wybrany. Czyli 386, dokładamy palca. Przecinek 3. Jeden, drugi. Wykonaj akcję pomocniczą. Naciśnij trzykrotnie jednym palcem. Wybrany. 4 z 86. Wykonaj akcję pomocniczą. Przytrzymaj jeden palec i naciśnij dwukrotnie.
przenieś do następnego elementu, wykonaj szybki ruch nawigacyjny w prawo jednym palcem. Tak jak wybrany. Mówiłem, szybki ruch nawigacyjny w prawo. Przenieś do poprzedniego elementu, wykonaj szybki ruch nawigacyjny w lewo jednym palcem. Wybrany 7:86.7. Zmień widok. Wykonaj szybki ruch nawigacyjny w górę jednym palcem. Wybrany. Czyli 8:86. Pokrętełko. Zmień widok. Wykonaj szybki ruch nawigacyjny w dół jednym palcem. Wybrany 9:86.9. Przewiń w górę. Szybko przesuń w dół dwoma palcami. Wybrany 10:86.10. I tutaj w przypadku okno dobre programy. Strony. Nie tylko o programowaniu. Windows Internet Explorer działać. Ma ustawiony fokus na łącze. Przecinek wartość https://ssl.dobreprogramy.pl/rejestracja.html jest tylko do odczytu. Może tak zrobimy. Przewinie nam się stronka. No coś nie chce. Nie można przewinąć w poziomie. Nie można przewinąć w poziomie. Nie można przewinąć dalej w górę. No coś nie chce nam się przewinąć. Łączę. Etykietka narzędzia. A powinna, ale nie chcę. https://opens.xenium.pl/www/delivery/ck.php działa, czyli równe 2 podkreślenie bannery. Jak słychać, żeby nie było, że 56 podkreślenie narratorem niewiele się da zrobić. Podkreślenie CB równe. No to weźmy sobie na rzad komputer. Okno komputer ma ustawiony fokus na dysk lokalny. C. Wyłączony. Element komputer. 3/4. Element dysk lokalny. C. 1/1 ostanie i zwinięty. Rozwinie. Element documentation. 1/7. Element Intel. 2. Element Perflox. 3/7 ostanie i zwinięty. Jak Państwo słyszą, spokojnie tutaj możemy sobie po całym komputerze, całym eksploratorze Windowsowskim się przemieszczać. Możemy się dostać do zasobnika systemowego. Ma ustawiony w przycisk krawki w 1000, przycisk pozostało, 3 godziny 16 min, 77%. 77% nam zostało jeszcze baterii, 3 godziny 16 min, gdyż telefon, 77%. Gdyż ultrabook pracuje na baterii. Ale ostatnią rzeczą, jaką chciałem Państwu pokazać w tym podcaście, to jest klawiaturka. Klawiaturka oczywiście dotykowa, bo mamy tutaj klawiaturkę zresztą zupełnie sensowną, fizyczną. Okienko. Program Manager ma ustawiony fokus na wybrany element kosz, pulpit. Uruchomimy sobie tak. Uruchamianie programów. Bieżąca aplikacja to ustawienia narra. Komputer 2, Internet Explorer, kontakty 4 z 5. Znajdziemy sobie, to znaczy nie znajdziemy, tylko uruchomimy. Okno dialogowe uruchamianie ma ustawiony fokus na edytuj, otwórz. Okno dialogowe otepad ma ustawiony fokus na przycisk OK. Okno dialogowe uruchamianie. Okno dialogowe uruchamianie ma okno bez tytułu. Notatnik ma ustawiony fokus na edycja tekstu z możliwością eksplorowania. Otwarto okno bez tytułu. Notatnik. Teraz muszę znaleźć, co jest klawiaturka. Przycisk. Tema stan zwinięty. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Naciśnij raz rozwin. Dwukrotnie naciska się trzema palcami, żeby wywołać klawiaturkę. Te się wpisało. Przycisk R. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Przycisk. E ma stan zwinięty. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Naciśnij przycisk. D ma stan zwinięty. Przycisk. S ma stan zwinięty. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Przycisk R. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Przycisk. T ma stan zwinięty. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. No i naciśnij raz rozwin. T, E, E, T, E, S, T. Wpisaliśmy test metodą dotykową, metodą bezwzrokową. Tak działa klawiatura. Jeszcze raz, jak ona wygląda. No to nie zawsze się udaje. Jeszcze raz. Okno bez tytułu. Notatnik ma usta. Pasek. Okno ustawienia narratora. Klawiatura włączona. No właśnie. Mamy klawiaturkę i przejeżdżamy sobie po tejże. Okno ustawienia narratora. Przycisk B. Naciśnij dwukrotnie. Przycisk space. Naciśnij mamy dwukrotnie. Uaktywnij. Jedziemy przycisk. W lewo. Przycisk. Emotikony ma stan wyłączony. Mamy naciśnij dwukrotnie. Uaktywnij. Naciśnij raz. Przycisk. Kontrol ma stan wyłączony. Naciśnij dwukrotnie. Uaktywnij. Naciśnij raz. Włącz. Raz włącz, czyli jeśli chcielibyśmy wykonać skrót klawiaturowy Ctrl-C, no to raz włączamy Ctrl, dopisujemy literkę C. Przycisk space, naciśnij okienko, klawiatura, przycisk space, okienko, klawiatura dotykowa i panel pisma ręcznego. Przycisk space, naciśnij dwukrotnie uaktywnij.
przycisk strzałka w lewo. I również mamy strzałki, którymi możemy się przemieszczać. O, właśnie, co było słychać. Oczywiście nic nam tutaj nie przeczytał. Klawiatura wyłączona. Podsumowując ten podcast, zastanawiam się tylko, na ile przydatne byłoby takie rozwiązanie, gdybym miał do wyboru, gdybym musiał korzystać tylko i wyłącznie z ekranu dotykowego. No bo tutaj, jak wiadomo, mamy hybrydę, czyli mamy klawiaturę, mamy ekran dotykowy. Ekran dotykowy, no niestety, no jest bardziej na zasadzie ciekawostki przyrodniczej, w związku z tym, że to jest zwykły ultrabook, on się rozkłada jak każdy jeden notebook, czyli do tego ekranu jakoś tam musimy sięgnąć, przy okazji zahaczając sobie tutaj o touchpad albo o fizyczną klawiaturę. Także nie jest to zbytnio ergonomiczne rozwiązanie, ale jest to ciekawe. Ciekawe o tyle, że widać, że ktoś tutaj przysiadł, pomyślał, popracował, wymyślił i da się z tego korzystać. Jest tego dużo, tych poleceń jest dużo, one działają. Na ile byłoby to dobre, jeśli chodzi o sam ekran dotykowy, tego nie wiem. Jeśli będę miał taką możliwość, to też to dla Państwa sprawdzę. Na tym kończę swój ten odcinek na temat narratora. Jeszcze zapowiadam, że w niedługim czasie ukaże się króciutki podcast na temat ultrabooka, na którym ten podcast był nagrywany. Zapraszamy do komentowania naszych podcastów na stronie www.tyflopodcast.net. Pod każdym z odcinków mają Państwo możliwość zadania nam pytania, skomentowania odcinka bądź skrzyczenia nas. No, tego oczywiście nie lubimy, ale gdyby ktoś musiał, to trudno. Można się z nami również tam komunikować. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.